Dobry wieczór, witam w 34. odcinku programu Liberalna Niedziela, w którym z wolnościowej perspektywy komentuję bieżącą sytuację polityczną. Dziś w programie o powodach, dlaczego jestem przeciwny delegalizacji ONR-u, tak samo jak byłem przeciwny delegalizacji partii Razem, o kampanii billboardowej Platformy Obywatelskiej, obnażającej przede wszystkim hipokryzję samej Platformy Obywatelskiej, oraz o kuriozalnej petycji szczecińskiego oddziału partii Wolność wymierzonej przeciw wolności zgromadzeń. W tym tygodniu po raz kolejny politycy, zwłaszcza Rafał Trzaskowski, kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta Warszawy, postulują delegalizację obozu narodowo-radykalnego. Organizacji niewątpliwie skrajnie nacjonalistycznej, można wręcz powiedzieć, że faszystowskiej, organizacji oczywiście wywołującej słuszny sprzeciw, organizacji, o której trudno powiedzieć cokolwiek dobrego. Jednakże pomysł delegalizacji to bardzo, bardzo niebezpieczny pomysł, byłby to bardzo niebezpieczny precedens, który tak naprawdę może w przyszłości, może wcale nie tak odległej, być wymierzony także przeciwko organizacjom demokratycznym, organizacjom opozycyjnym. Więc jestem zdecydowanie przeciwny pomysłom delegalizacji ONR-u, czy też pomysłom zakazywania im demonstrowania. Dokładnie tak samo, jak kilka miesięcy temu byłem przeciwny delegalizacji partii Razem, a taki pomysł zgłaszało kilka organizacji prawicowych. Zarówno faszyzm, jak i komunizm zasługują na najwyższą pogardę. Zarówno ONR, jak i partia Razem, czy też Komunistyczna Partia Polski, zasługują na zdecydowany sprzeciw. Ideologie, jakie ONR, czy partia Razem, czy KPP lansują, to ideologie totalitarne, ideologie wymierzone przeciwko wolności jednostki. Jednakże w demokratycznym, liberalnym społeczeństwie zarówno wolność zrzeszania się, jak i wolność zgromadzeń, czy też wolność słowa, to wolności, to wartości fundamentalne. I nie możemy pozwolić na ograniczanie tych wolności tym podmiotom, z którymi się nie zgadzamy. To właśnie faszyści czy komuniści ograniczali te wolności. Za komuny panowała cenzura. Za faszyzmu, za nazizmu, bo to też te dwie ideologie są często mylone, cechą właśnie wspólną było ograniczanie wolności słowa, wolności zgromadzeń i taki system jednopartyjny, czy zbliżony do jednopartyjnego, nawet jeśli istniały organizacje satelickie, to właśnie cechy tychże systemów totalitarnych. Nie jest więc przesadą, by ograniczanie wolności słowa, czy wolności zgromadzeń, czy też wolności zrzeszania uznać samo w sobie za metody faszystowskie, nazistowskie lub komunistyczne. Dlatego właśnie nie powinniśmy tych metod faszystowskich stosować wobec właśnie samych faszystów, nawet jeśli tak określimy ONR. Metod komunistycznych nie powinniśmy stosować przeciwko komunistom. Komunizm i faszyzm należy zwalczać, należy potępiać przede wszystkim przez edukację, przede wszystkim przez zdecydowany sprzeciw w debacie publicznej, no i poprzez odsuwanie tych środowisk od jakiegokolwiek wpływu na władzę w demokratycznym procesie wyborczym. Nie możemy jednak faszystowskimi metodami zwalczać faszyzmu, a komunistycznymi metodami zwalczać komunizmu. Wreszcie, w obecnej sytuacji politycznej proponowanie delegalizacji jakichkolwiek ugrupowań to bardzo niebezpieczny precedens, który z łatwością byłby wykorzystany na przykład przez PiS wobec środowisk opozycyjnych. Już teraz mamy szykany ze strony władzy wobec organizacji opozycyjnych, czy też organizacji walczących o prawa człowieka.
Wszyscy słyszeliśmy o tym, jak zwalczana jest fundacja powiązana z obywatelami RP, a więc jeden z głównych ruchów obywatelskich przeciwnych łamaniu konstytucji przez PiS. W ostatnich dniach słyszeliśmy o szykanach wymierzonych w broniącą praw człowieka fundację Otwarty Dialog, której związana z nimi Ludmiła Kozłowska teraz ma zakaz wstępu na terytorium Unii Europejskiej, który to właśnie wynika z tego, że to polskie władze wpisały ją do systemu informacyjnego Schengen. Zaraz będziemy mieli sytuację, kiedy rząd będzie chciał przejąć zarządem komisarycznym, czy to właśnie Fundację Obywateli RP, czy to właśnie Fundację Otwarty Dialog. Oczywiście oni zawsze znajdą jakiś pretekst, zawsze będą wymyślali powody dotyczące łamania prawa i tak dalej. Nie twórzmy tych precedensów wobec ONR-u, bo zaraz te same precedensy zostaną wykorzystane wobec ugrupowań demokratycznych, liberalnych czy szeroko rozumianych środowisk opozycyjnych. Platforma Obywatelska zaśmieciła przestrzeń publiczną billboardami z wizerunkiem Jarosława Kaczyńskiego, hasłem PiS wziął miliony i pod różne podpisy pod tym i chce być bezkarny, a wszystko drożeje, a ludzi nie stać na leki, a prąd jest drogi, a to, a tamto. No, teoretycznie właściwie jest to prawda. Oczywiście, że PiS szasta pieniędzmi podatników, korzysta z tych pieniędzy. I gdyby tę kampanię przeprowadziło jakieś środowisko prawdziwie opozycyjne, środowisko niezwiązane z ani obecnym, ani poprzednim układem, pewnie nie byłoby w tym nic niestosownego. Gdy jednak robi to Platforma Obywatelska, jest to po prostu szczyt hipokryzji. Przypomnijmy sobie, jak pieniędzmi podatnika szastała Platforma Obywatelska. Pamiętamy wszyscy ośmiorniczki. Pamiętamy to, jak rozdawali pieniądze na prawo i lewo dla środowisk z nimi związanych. Pamiętajmy, jak to Platforma próbowała sobie na przykład kupić poparcie Kościoła katolickiego i episkopatu. Pamiętajmy wreszcie o tym, że wydatki publiczne za Platformy również rosły lawinowo. Oczywiście PiS wprowadził złodziejski program 500+, ale to Platforma Obywatelska w żaden sposób nie doprowadziła do spadku wydatków publicznych, wręcz przeciwnie, doprowadziła do tak znaczącego ich wzrostu, że musieli ukraść obywatelom 153 miliardy złotych z otwartych funduszy emerytalnych. Przypomnijmy, że to przecież była chyba największa grabież pieniędzy w III Rzeczypospolitej. Więc jeśli PiS wziął miliony i chce być bezkarny, no to powiedzmy wprost, Platforma wzięła obywatelom, wzięła podatnikom i wzięła oszczędzającym w OFE miliardy, wydała to na bieżące wydatki publiczne, żeby ratować poparcie dla siebie, jak widać nieskutecznie. I co? I też chce być bezkarna. Po prostu szczyt hipokryzji, nie mówiąc już o tym, jak płytka jest taka kampania, takie przerzucanie się właściwie hasłami bez konstruktywnego programu. To tylko uzmysławia, że tak naprawdę PiS i Platforma Obywatelska niczym między sobą się nie różnią i nikt nie będzie się liczył z interesem Polaków, z interesem polskiego podatnika, póki ten duopol PO-PiS-u, ten socjalistyczny duopol PO-PiS nie zostanie rozbity. Szczecin i Partia Wolność. Ja na temat Partii Wolność nie mam jakiegoś szczególnie negatywnego zdania. Jest to, jakby nie patrzeć, ugrupowanie wolnościowe, przynajmniej takim jest na tle właśnie czy to socjalistycznej Platformy, czy jeszcze bardziej pewnie socjalistycznego PiS-u. Ale w tym tygodniu rzeczywiście stało się coś wręcz niebywałego, co się po prostu nie broni. Szczecińscy działacze Partii Wolność wystosowali petycję do prezydenta Szczecina przeciwko organizacji tam
Marszu Równości, czyli Marszu na rzecz środowisk LGBT. To naprawdę wydawałoby się, że wybryk, który nie wymaga komentarza, ale jednak o ten komentarz się pokuszę. Wolność zgromadzeń mówiłem już na początku. Ja wolności zgromadzeń jestem w stanie bronić także wobec środowisk, z którymi się nie zgadzam i które prezentują hasła wbrew wolności jednostki. Dlatego właśnie nigdy nie byłem zwolennikiem rozwiązywania marszów ONR-ów, marszów Partii Razem i innych antywolnościowych środowisk. Marsz Równości jednak w ogóle nie ma takich postulatów antywolnościowych. Przeciwnie, jego głównym postulatem tych środowisk jest przede wszystkim zapewnienie równych praw, zwłaszcza związków partnerskich dla osób LGBT. Ale to jest właśnie ten mniej istotny w tym wypadku aspekt. O wiele bardziej istotne jest to, że jeśli wolność traktujemy serio, to nie jest to właśnie jak chcieliby szczecińscy działacze Partii Wolność. Wolność do czynienia tego, co się chce we własnym domu, to także wolność uzewnętrzniania swoich poglądów. Oczywiście bez naruszania praw innych osób, ale w tym wypadku nie ma o tym mowy. Natomiast jest to wolność czynienia wszystkiego tego, co właśnie tych praw innych osób nie narusza. Z pewnością organizacja manifestacji takich praw innych osób nie narusza. Dlatego tutaj apel do Partii Wolność. Jeśli naprawdę chcecie odgrywać po wolnościowej stronie sceny politycznej jakąkolwiek rolę, radzę natychmiast wycofać się z tego apelu i wspierać dążenia do wolności zgromadzeń dla wszystkich, bez względu na to, czy czyjeś postulaty, czy postulaty danych zgromadzeń popieracie, czy też ich nie popieracie. W przeciwnym wypadku wasz ruch stanie się karykaturą ruchu wolnościowego. Nie wiem, czy tego byście chcieli. Nie mówię tego z jakimś negatywnym odczuciem wobec Partii Wolność, bo może nie jest to środowisko mi najbliższe, ale też nie jest to mój główny wróg. Warto jednak zachować tutaj zdrowy rozsądek. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.